To widzę bardzo, bardzo ambitny repertuar. Fuga Emol, Jana Sebastiana Bacha. Richard Galliano, walc dla Małgorzaty oraz czardasz Wiktorio Montiego. Proszę Państwa, jeśli można, bo wywołane zostały do tablicy moje zdjęcia. Powiem, że mam do nich bardzo wielki sentyment, ponieważ te zdjęcia powstawały przez około 10 lat i były robione w Wiedniu, w Paryżu, w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu itd., itd. Wszędzie tam znalazłem akordeonistów. Zaczęło się gdzieś nad morzem i od tej pory fotografuję ich namiętnie i no, jestem pod wielkim wrażeniem, że człowiek, który, jak widzieliście Państwo na jednym ze zdjęć, nie ma nogi, to ma akordeon. To jest fantastyczna, wspaniała rzecz i ci akordeoniści no, są godni najwyższego uznania. Ludzie, których życie może nie układało się najlepiej. No tutaj mi ktoś w nudy zagląda. Gdzieś ktoś mnie tak ujął, nawet nie wiem, gdzie to było, ale no, zdjęcia są dla mnie bardzo ważne i bardzo dziękuję, że zostały tutaj pokazane, bo jak nie uda mi się zagrać, to przynajmniej będziecie pamiętać Państwo te zdjęcia. Dziękuję. Proszę Państwa, ja co prawda, moja styczność z akordeonem to jest również szkoła muzyczna pierwszego stopnia, tylko tak w przypadku pana Staszka. Później akademie to już fortepiany, kompozycje, inne sprawy były. Ale z tego, co widzę po repertuarze, jest naprawdę cholernie trudny. Dlatego, proszę Państwa, o skupienie, nie gadanie. Ostatni wykonawca dzisiaj, naprawdę trudny materiał, ale bardzo fajny. Pan Stanisław Tarchała.
Stanisław Archała.